Kiedy trafiasz w meczu na zawodnika z proligi, to znak, że nowy sezon jest tuż za rogiem i serwery testowe działają. Moi drodzy, operacja Shadow Legacy wjechała na serwery całkowicie niespodziewanie. No nie! To znaczy, każdy wiedział, że będzie we wrześniu, jednak tym razem Ubisoft uruchomił go bez wcześniejszej zapowiedzi. Po prostu pojawiła się informacja, żeby przygotować się na godzinną przerwę techniczną, ponieważ twórcy majstrowali w plikach gry, więc aktualizacja będzie większa niż zwykle, i tyle. Żadnego słowa o starciu operacji. Dlatego można było odnieść wrażenie, że za chwilę sezon zniknie. Na szczęście tak się nie stało i od 10 września można znowu okupować serwery, doprowadzając je tym samym do czerwoności. A na te operację ja i wielu innych fanów Siege'a czekało z niecierpliwością. Po pierwsze, dlatego że dzięki niej możemy znów wejść w buty sama Fischera. Oczywiście mam ze sobą kultowy karabin SC-3000K, ale przede wszystkim został dostosowany do mechanik Rainbow'a. Jako agent Zero protagonista Splinter jest zwiadowcą po stronie atakujących niczym szakal czy dokebi, gdyż dysponuje specjalną kamerą, która może zostać umieszczona na podłodze, barykadach oraz ścianach i włazach zarówno umocnionych, jak i tych niezabezpieczonych. Mimo tego, że przy montażu wydaje charakterystyczny dźwięk to jej zlokalizowanie nie jest takie proste, gdyż jest dosyć mała i posiada dość niepozorny wygląd, więc dobrze wykorzystana może być niemożliwa do wykrycia. Na szczęście funkcje kontry pełnią gadżety Muta, Łamaja tudzież Bandita oraz Jagera. Ale jeśli uda wam się je zlokalizować i będą w zasięgu waszej ręki, to wystarczy jeden nabój, aby się ich pozbyć. W przeciwnym razie obrona może mieć problem, gdyż potrafią one strzelać niczym działką maestra. Natomiast inne postacie mogące atakować zyskały nowy ładunek wyważający, który nie dość, że sam się detonuje po kilku sekundach, to jeszcze potrafi tworzyć otwory w umocnieniach. To sprawia, że Termit, Hibana i Ace nie muszą już odwalać brudnej roboty, bo drużyna poradzi sobie, jeśli w składzie jest Amaru, Capitao, Finka, Fuse, Lion, Mountain, Nok bądź Kolejną nowością jest przebudowany domek górski. Co prawda nie przyszedł on tak drastycznej renowacji jak chociażby park rozrywki, ale wprowadzone zmiany są widoczne gołym okiem. Praktycznie wszystkie istotne pomieszczenia zostały ulepszone. Dzięki temu bar stał się obszerniejszy i pozwala na jeszcze lepszą rotację. Z kuchni zniknęło uciążliwe okno, a do niebieskiego tunelu i pokoju z trofami dodano nowe przejścia. I w mojej ocenie są to zmiany jak najbardziej pozytywne i dzięki nim zostawanie na niektórych punktach nie jest już przykrą koniecznością. Jeżeli jednak uznacie, że nie chcecie grać w domku górskiego lub kanału, to nie będziecie musieli, gdyż do gry został nareszcie wprowadzony system banowania map i działa on na podobnej zasadzie, co w kolorze. Duty. Po dobraniu graczy losowane są trzy plansze, z których każda ze stron banuje jedną. W przypadku w którym obie drużyny zlikwidują tę samą mapę, system automatycznie wylosuje nam któryś z pozostałych. A skoro już wspomniałem o marce należącej do Activision, to warto wspomnieć, że na serwerach testowych był udostępniony system powtórek prawie taki jaki jest w grach z serii Black Ops. Pozwala on na zapisanie 12 poprzednich meczów i dokonanie dogłębnej analizy. Jednak dla niektórych ważniejsza będzie możliwość sprawdzenia czy podejrzewany o oszustwo przeciwnik faktycznie popełnił zarzucany mu czyn. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że nie jest to zapis meczu jeden do jednego, a bardziej próba odtworzenia wydarzeń, więc nie zawsze dana sytuacja zostanie przedstawiona zgodnie z prawdą. Gorsza była jednak nieintuicyjność samego systemu, ponieważ o ile kastując mecze, obserwator ma wyświetlone ikonki podpowiadające, pod jakim klawiszem znajdzie daną opcję, o tyle lista przydatnych dla powtórek funkcji jest jawna dopiero po wyjściu w ustawienia. A szczerze wątpię, aby kaster lub host mieli czas, aby co chwilę sprawdzać, Klawiszologię albo o zgrozo chcieli uczyć się jej na pamięć. Ponadto interfejs pozwalał jedynie na przewijanie całych rund, więc jeżeli chcielibyście cofnąć czas o kilka ostatnich sekund, to niestety, ale musielibyście oglądać wszystko od początku. Warto też zauważyć, że w pierwszych dniach testów zapisane mecze potrafiły ładować się tak długo, że kończyło się to wywaleniem do pulpitu. A jeśli nie, to w oczy że to się problem z polską czcionką, która przecież jest od premiery i działa bezproblemowo w normalnym bildzie. Na szczęście na razie powtórki były tylko na TTS-ach, więc nie musicie się martwić, że w tak opłakanym stanie trafiły do właściwej gry. A tak przy okazji, jeszcze wspomnę, że wszelkie fonty zostały pomniejszone oraz pozbawione pogrubienia. Mimo iż to detal, nie zdziwcie się, jeśli wydawał wam się inny. Następną istotną kwestią jest zmiana funkcjonowania granatów EMP. Od tego sezonu nie niszczą już elektronicznych urządzeń, tylko je wyłączają na kilka sekund. Z pewnością taki nerw zostanie siło przyjęty przez profesjonalnych graczy, ale w moim odczuciu jest to definitywny gwóźdź do truny Tachera, którym i tak już mało kto gra. Przejdźmy jednak do Krem de la Krem tego filmu. Otóż Ubisoft w końcu wysłuchał graczy i twórcy dodali kilka celowników, więc jeżeli ubolewaliście na tym, że na przykład Mira nie posiada większego powiększenia na wektorze, to już nie musicie się martwić, gdyż dodano optykę powiększającą pole widzenia 1,5 razy. Dzięki temu osoby krzywo patrzące na radar czy holograficzny mogą wziąć coś innego i mieć problem z głowy, bo zostały nieco powiększone, ale dostęp do nowej optyki z kreską mają tylko konkretni operatorzy jak Puls czy Jana. Oczywiście takie zmiany odbił się na akogach, które utraciła jeszcze większa liczba atakujących. Na szczęście alternatywą są powiększenia o dwa razy, a w przypadku shotgunów 3 glaza o 3. I muszę przyznać, że nie jest to wcale złe rozwiązanie, ponieważ standardowa obudowa zasłaniała znaczną część ekranu i na takim bliskim dystansie wcelowanie się było nie lada sztuką. Natomiast teraz widać więcej, a dodatkowo można zmienić kolor samego wskaźnika, dzięki czemu nie zleje się z otoczeniem. Ponadto od nowego sezonu już nie musicie się aż tak bardzo martwić brakiem porozumienia z losowymi graczami, ponieważ Shadow Legacy wprowadza wyczekiwany nowy system oznaczenia. Pomoże to Wam przekazać kolegom z drużyny ważną informację o tym, gdzie znajduje się wróg lub porzucony rozbrajacz, bo wystarczy zapingować, by gra pokazała dokładną lokalizację i określiła co to jest. Tak samo nie trzeba już pamiętać nas postaci, bo wystarczy podać numer, który widnie przy pseudonimie sojusznika. Aczkolwiek aby zapamiętać kto jaki ma, trzeba się przynieść do tablicy wyników, co zabiera cenne sekundy. Domyślam się jednak, że większość z Was nie chce grać samemu, a jeśli dopiero zaczynacie przygodę z Siegem, to prawdopodobnie nie wiecie czym są grupy takie jak Rainbow Six Polska, czy też pokoje Discord, na których znajdują się specjalne posty do szukania grających znajomych. Aby ułatwić sprawę Wam i administratorom społeczności, Ubisoft dodał opcję Squad Finder pozwalającą określić jak gracie i jakie role mają pełnić właśnie wymarzeni kompanii. Tworząc swoje ogłoszenie, możecie bez problemu określić z jakiego jesteście kraju, kiedy macie czas i czy potrzebujecie mikrofonu do komunikacji. Jedynym problemem, jaki zauważyłem, jest fakt, że z jakiegoś powodu funkcja nie chce działać z poziomu przeglądarki komputerowej, natomiast z mobilną wersją nie ma takiego problemu. Oprócz tego brakuje mi możliwości szukania graczy po randze. Jednak poza tym to należą się twórcom brawa za stworzenie czegoś takiego. Ostatnie ważne usprawnienie dotyczy umacniania ścian. Jeśli brakuje wam jednego wzmocnienia do zabezpieczenia większego obszaru, to żaden problem, gdyż od nowego sezonu są one współdzielone. Oznacza to, że obrońcy mają teraz 10 reinforsów, które mogą zostać wykorzystane przez cały zespół lub wyznaczone osoby. Nie ma co ukrywać, że zaoszczędzi to dużo czasu, który dotychczas był poświęcony na ciągłe pytanie kto umocni ściany. Oczywiście to nie jedyne zmiany, ale są to najważniejsze usprawnienia, które mogą skłonić do powrotu niektórych graczy i pozwolą im na nowo czerpać przyjemność z Rainbow Six Siege. Tymczasem ja idę grać i mam nadzieję, że spotkamy się nie tylko na Squid Finderze, ale i w następnym materiale.